Dobry wieczór Państwu, Karol Małcużyński, witam w programie Forum. Na Zachodzie dość popularne jest porzekadło, że podatki płaci tylko ten, kogo nie stać na dobrego doradcę finansowego. Chodzi tu o ludzi, których znajomość prawa fiskalnego jest na tyle doskonała, że potrafią znaleźć legalne formy ucieczki od płacenia podatków. Podkreślam słowo legalne, gdyż oszustwo podatkowe jest bardzo nieopłacalne. Dobrze działająca policja podatkowa bywa bezwzględna, a odkryta machlojka traktowana jest z najwyższą surowością. W Polsce pojawiają się już podobne zjawiska, choć często jeszcze bywa tak, że niepłacenie podatków związane jest bardziej ze świadomym oszustwem i nadzieją, że niesprawny aparat kontroli go nie odkryje, niż z finezją doradców finansowych. Ma się to wkrótce zmienić, gdyż przygotowywane są ustawy regulujące działalność urzędów kontroli skarbowej. Lektura tych projektów budzi nadzieję, ale i niepokoje. Może bowiem dojść do sytuacji, gdy otworzymy drzwi, a uzbrojony kontroler powiadomi nas, że po kilkumiesięcznej obserwacji przy pomocy kamer telewizyjnych, dzięki podsłuchowi telefonicznemu i na podstawie doniesień informatorów, podejrzewana jest nieuczciwość wobec fiskusa. Dlatego też musi przeszukać nasze mieszkanie, nie mając nawet na to zgody prokuratora. Brzmi to nieźle, prawda? Czy rzeczywiście diabeł taki straszny, jak go namalowałem? Czy nowe uprawnienia dla urzędów kontroli skarbowej przyczynią się do poprawy tzw. ściągalności podatków? Czy są to standardy cywilizowanych państw, czy próba ograniczenia dopiero co zdobytej wolności? O tych sprawach dotyczących każdego z nas, istotnych z punktu widzenia finansów państwa i naszych własnych, będę rozmawiać z przedstawicielami partii politycznych. Witam dzisiaj w studiu pani Anna Skowrońska-Łuczyńska, Unia Wolności. Pan Stanisław Michalkiewicz, Unia Polityki Realnej. W imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej pan Stanisław Stec. Dobry państwo. Konfederację Polski Niepodległej reprezentuje pan Adam Sandauer. Pan Józef Gruszka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. I pan Ryszard Bugaj z Unii Pracy. Jak zwykle chcielibyśmy poznać również i państwa opinię, stąd prośba o odpowiedź na jedno z naszych dwóch pytań. Czy gotowi są państwo zaakceptować surowe prawa kontroli skarbowej, jeśli w ten sposób poprawi się skuteczność ściągania podatków? Czy też uważają państwo, że nie powinno się wyposażać urzędów kontroli skarbowej w tak szerokie uprawnienia, nawet jeśli ucierpią na tym finanse państwa? Jeśli opowiadają się państwo za opcją pierwszą, prosimy dzwonić do nas pod numer 0700 15 011. Jeśli wybiorą państwo opcję numer 2, prosimy również o telefony pod numer 0700 15 012. Przypominam, że opłata za połączenie z tymi numerami wynosi 17 groszy z terenu całej Polski. W trakcie programu będę państwa, jak i naszych gości w studiu, informował o przebiegu naszej sądy. Przystępujemy zatem do dyskusji. Pierwsze pytanie do SLD. Przygotowując się do tego programu, znalazłem taką informację dosyć niezwykłą. Otóż do tej pory nie można było kontrolować osób, które nie płaciły podatków, gdyż oficjalnie nie prowadziły działalności gospodarczej. Jak można było tolerować, czy można tolerować przepis, który jest dla mnie oczywistą zachętą do wejścia w szarą strefę i właśnie formą taką prostą ucieczki od podatków? I przy okazji, czy w nowych ustawach, czy ten problem w jaki sposób będzie regulowany? Ja myślę, że i do tej pory przy właściwej pracy Policji Skarbowej, urzędów skarbowych, można było sprawdzić pewien krąg osób, które prowadziły działalność gospodarczą tak zwaną niezarejestrowaną. Świadczy to o tym fakt, że w roku 1995 ponad 2000 takich zjawisk Policja Skarbowa wykryła. Natomiast rozwiązania przyjęte w nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, która obecnie jest w Sejmie przed decyzją na temat poprawek Senatu, będzie wspomagała Policję Skarbową, gdyż można będzie zażądać od podatnika oświadczenia podatkowego i w związku z tym
można będzie stwierdzić, czy na posiadany majątek podatnik posiada źródła dochodów. Jest to rozwiązanie, które winno w tym zakresie pomóc eliminować szarą strefę. Również zakłada się, aby upowszechnić podatek od towarów i usług, który też pozwala przyczyniać się do ograniczenia szarej strefy. Dla przykładu podam, że przez objęcie coraz większej ilości podatników podatkiem od towarów i usług w roku 1995 wykryto około 11 tysięcy podatników, którzy się nie zarejestrowali w podatku, a w pierwszym półroczu 1996 roku już ponad 5 tysięcy. Dobrze, no ale to po kolei nie wszystkie rzeczy na raz. Druga taka rzecz, która mnie też zaskoczyła, a nawet powiedziałbym, że dotyczy w pewnym sensie, stąd jestem ciekaw, jak to wygląda w Państwej opinii. Do tej pory banki nie mogły udzielać urzędom skarbowym informacji o swoim kliencie, ale z pewnym wyjątkiem. Otóż zgodnie nawet nie z ustawą, ale z rozporządzeniem ministra finansów banki były zobowiązane przesyłać urzędom skarbowym informacje podatkowe o wypłatach ze specjalnego rachunku bankowego, na którym gromadzone są dochody z twórczości artystycznej, literackiej, naukowej czy publicystycznej, nie wynikającej ze stosunku do pracy. Ja to odbieram jako dyskryminacja środowiska twórczego, powiedziałbym. Co pan na to? Znaczy ja myślę tak, że jeżeli idzie o te rozwiązania, które mają tutaj umożliwić kontrolowanie pewnych kręgów gospodarczych, możemy na nie oczywiście bardzo różnie patrzeć. Co innego jest regulowanie rozporządzeniem, to co było do tej pory. W tej chwili mamy już jak gdyby zakończoną pracę o zobowiązaniach podatkowych, która jak gdyby była bardzo kontrowersyjna, nad którą Sejm dosyć długo pracował. I mi się wydaje, że tutaj zostały te rzeczy dosyć dokładnie uregulowane. Muszą być spełnione warunki również po stronie tych, którzy chcą zasięgnąć informacji o podatniku. Był to z jednej strony wymóg czasu, który należy robić, porządkując jak gdyby ten obszar związany z kręgiem tych wykonujących zawody, powiedzmy, one są zwane wolnymi zawodami, ale również dotyczy to innych podmiotów gospodarczych, a szczególnie tutaj sprawy związanej z tajemnicą bankową. Jak będzie pytanie do Pani, jak będzie rozwiązana sprawa udzielania informacji przez banki urzędom skarbowym w nowych rozwiązaniach? Do tej pory było tak, że generalny inspektor kontroli skarbowej, jedna osoba z kręgu kontroli skarbowej, mógł żądać od banku udzielenia informacji o stanie rachunków bankowych, o posiadaniu konta, jeżeli przeciwko posiadaczowi takiego konta toczyło się postępowanie karno-skarbowe, a więc wtedy, kiedy istniało uzasadnione podejrzenie, że dopuścił on się wykroczenia bądź przestępstwa karno-skarbowego. Obecnie, gdyby ustawa została przyjęta w takim brzmieniu, jak projekt jest, to prawo sięgania do konta bankowego miałby każdy inspektor kontroli skarbowej w Polsce. I to nie tylko w sytuacji, kiedy jest podejrzenie popełnienia przestępstwa karno-skarbowego, dewizowego lub celnego przez posiadacza tego rachunku, ale także w przypadku rutynowej kontroli dokonywanej przez dany organ, czyli przez tego inspektora. A więc uchylenie tu tajemnicy bankowej może nastąpić wobec bardzo szerokiego grona osób i w sytuacjach zupełnie innych, aniżeli do tej pory. Temu Unia Wolności się sprzeciwiała. Dobrze, czy ułatwi to rozwiązanie takich spraw? Wiemy, jak jest z egzekucją wyroków cywilnych w Polsce, czy to ułatwi to taką sytuację, z którą mamy często do czynienia, że jest prawomocny wyrok zajęcia pieniędzy, załóżmy firmy na koncie bankowym i w gruncie rzeczy człowiek, który jest obciążony tym wyrokiem, z dnia na dzień zmienia konto, przerzuca pieniądze, tych pieniędzy w żaden sposób nie można
zająć, jest to jawna drwina z władzy sądowej. Czy te przepisy będą regulowały w jakiś sposób te sprawy? Pytanie do pana Bugaja. Czy myślę, że na pewno powinno to sprzyjać temu. Natomiast ja przypominam, dyrektorze, że warto zobaczyć w tej ustawie nie tylko same drzewa poszczególne, ale ten las, który za nią stoi. To jest ustawa radykalna, trzeba to powiedzieć wyraźnie, że ona jest bardzo radykalna. Co nie znaczy, że nie ma w doświadczeniu różnych krajów takich rozwiązań, bo też są takie rozwiązania, trzeba to też przyznać. Mnie niepokoi pewna, powiedziałbym, taka dysproporcjonalność, to znaczy z jednej strony radykalizm tej ustawy, z drugiej strony jak gdyby pozostawienie całkowicie na boku innych spraw, które decydują w istocie rzeczy o tym, czy ktoś podatki płaci, czy nie. Mam na myśli w szczególności subtelną problematykę rachunku kosztów uzyskania przychodów. Ja podawałem w Sejmie taki przykład, który chcę Państwu powtórzyć. Znajomego tłumacza, który pracuje najpierw w przedsiębiorstwie, świadczy swoje usługi, zarabia powiedzmy te 15 milionów złotych. W którymś momencie mu doradzają, słuchaj, ty załóż po prostu działalność gospodarczą, podejmij, będziesz robił u nas to samo na zlecenie. On to robi. Od tego momentu, wykonując dokładnie tą samą pracę, zaczyna koszty telefonu, koszty samochodu, zakupy do domu, etc. liczyć już w koszt swojej działalności gospodarczej. Przestaje płacić właściwie podatki. To jest moim zdaniem wielka przestrzeń problemów, przed którymi tutaj stoimy. Te problemy, które reguluje ta ustawa, musimy podejmować. Ja się boję... kupuję za to, panie pośle, ale kupuję za to towary, od którego jest VAT i tak dalej. Proszę i tak pana, dalej. To na tej, jest... zasadzie, na tej zasadzie cokolwiek by pan nie kupił. Jak pan sobie kupi samochód, to pan na pewno zapłaci VAT. Jeżeli pan nie płaci od tej części podatku dochodowego, od tej części swojego dochodu, który pan przeznaczy na samochód, jeżeli pan nie zapłaci podatku dochodowego, oczywiście VAT pan zapłaci, inne rzeczy, ale od dochodu pan nie zapłaci. Tak samo jest i tak. Natomiast ja chcę powiedzieć taką rzecz. Ja się obawiam rzeczywiście tych rozwiązań, które tu są, dotyczące na przykład takich policyjnych czysto. I to obawiam się z dwóch powodów. Nie tylko dlatego, że jest tutaj delikatny moment, powiedziałbym, przestrzegania praw obywatelskich, ale także boję się budowania jeszcze jednej struktury takiego quasi łopu, który ma dysponować środkami w gruncie rzeczy bardzo radykalnymi. To nie jest zadanie dla harcerzy. To musi podlegać bardzo subtelnej kontroli. Więc ja myślę, że przed trzecim czytaniem, przed głosowaniem trzeba się bardzo zastanowić nad katalogiem tych zmian i trzeba znaleźć tu jakiś punkt równowagi, bo chyba to się sprowadza do znalezienia jakiegoś punktu równowagi między prawami obywatelskimi a możliwościami, jakie ma fiskus. Ja ten element chciałem trochę później poruszyć, ale niewątpliwie o tym chyba powinniśmy krótko powiedzieć, skąd niby ci ludzie mieliby się wziąć, zwłaszcza, że to nie chodzi przecież o 50 urzędników, ale wróćmy do tego za chwilę. Poruszmy sprawę tych praw obywatelskich. To nie będą tylko banki, to będą operacje na giełdzie, dokonywane zakupy przez maklerów giełdowych, sprzedaż akcji, środki umieszczane w funduszach powierniczych i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to będzie mogło być kontrolowane przez urzędnika skarbowego. Pytanie do przedstawiciela KPN-u. Czy właśnie to nie jest zbyt wielką ingerencją w nasze życie i pogwałceniem naszych praw? Czy zawsze jest kwestia złotego środka i trudno przed rozporządzeniami ministra, które w ramach tej ustawy wyjdą, z góry mówić, czy ingerencji w nasze życie będzie za dużo ze strony fiskusa, czy za mało. Ja myślę, że bardziej warto zastanowić się chyba w tym momencie nad problemem, który tutaj musi się pojawić. Dlaczego powstaje szara strefa? Dlaczego ludzie nie chcą płacić podatków? No, odpowiedź jest prosta. Podatki są wysokie w Polsce. Pierwszą barierę podatkową przekracza się w zasadzie w momencie, w którym dochody są w Polsce rzędu paruset dolarów miesięcznie, znacznie poniżej średniej europejskiej. I w tej sytuacji oczywiście nic dziwnego, że ludzie robią wszystko, co jest możliwe, żeby tych podatków nie płacić. Jedyne, co można począć, żeby ściągalność była wyższa i wpływy do budżetu paradoksalnie były niższe, to obniżać podatki, bo tylko to jest w stanie likwidować szarą strefę gospodarczą. A wszystko inne to jest stały wyścig policjant-bandyta, który no nigdy się nie kończy. My wymyślimy nowe rozwiązania kontrolne, przestępcy gospodarczy wymyślą nowe sztuczki, żeby znaleźć jakąś lukę w tym wszystkim. No tak, ale szaremu obywatelowi się zatruje życie tym. Tak.